Siemanko, z tej strony Słomek. Witam was w kolejnym filmie, dzisiaj 30 listopada. Andrzejki, ciapuś dopiero co po orce zimowej. Dopiero co odstawiony do hali i tak naprawdę znowu przyprowadzony do garażu, bo niestety, ale mamy dużą niespodziankę, dużą awarię. Tak sobie o tym mówiliśmy, że trzeba będzie wymienić wodę, dolać koncentratu albo nalać płynu. No i tak mówiliśmy, i co, jedna noc minus 6, w hali było zamknięte wszystko. Druga noc tak samo minus 6 w nocy, tylko że ten wiatr spotęgował chyba to zimno, że mróz wszedł do hali, do magazynu nowego. No i to ten dzisiaj tak w sumie przy okazji szedł tam po coś sprawdzić, patrzy, węże. Łapie za wąż, a tu łapie za wąż, no niespodzianka. Wąż twardy. Zaciągnęliśmy ciapka sztywnym holem ładowarką do garażu. W piecyku napalone, pod ciapkiem, elektrycznym piecykiem. Ładujemy też baterie, ale no już się ciapek powiedzmy rozmroził, stoi tu od rana. Odpalony został. Został odpalony. Po no chwili patrzę, po chwili patrzę do oleju po zgaszeniu, a tam jest śmietanka. O, taki olej. Poszła woda do oleju. Prawdopodobnie albo uszczelka pod głowicą, bądź uszczelniacze gumki na tulejach, a w najgorszym przypadku mogły pęknąć tuleje nawet. No także taka niezbyt ciekawa informacja. No wrzucę to myślę jako przestroga przestroga właśnie dla innych, żeby skontrolować to, czy macie wodę, bądź jakiej jakości jest płyn, do ilu stopni. Bo niestety będzie nas czekał remont. Ostatnia taka przygoda była ile? Kilkanaście lat temu, jeszcze 1224, nie? Tak. W tym garażu stała i co tam nam rozmroziło? No blok pękł. Blok pękł, no. Także to jest... No coś, na co warto zwrócić uwagę. Tym bardziej rozmawialiśmy o tym, ale kto by pomyślał, że dwie noce z aż tak dużym mrozem i to w garażu, gdzie teoretycznie nie powinien wejść mróz, nie powinno się schłodzić, stanie się coś takiego. No i niestety trzeba będzie zlokalizować przyczynę, rozebrać, począwszy od góry, nie? Tak, najpierw głowica. Najpierw głowicę i krok po kroku sprawdzać, gdzie, co się tam stało. No i będzie trzeba wymienić, no ile remont będzie mógł kosztować. W najlepszym przypadku pewnie z 5 dyszek. No jeśli uszczelka, to tam może w 50 zł się zamknie, bo to wiadomo, jakieś tam uszczelki dojdą do rurek, do tego, bo to trzeba podkręcać. A nie wiem, jak już, czy będzie zdjęta głowica, czy nie, dać czasami też sprawdzić głowicy. No jak już będzie zdjęta, to pewnie żeby tak. Żeby sprawdzić ładnie, dokładnie, wtedy będzie już praktycznie można powiedzieć, że silniczek będzie... No jak już tu stoi, to pewnie też tą pompę paliwa zdejmiemy, albo same końcówki wtrysków do sprawdzenia. To już takie pierdoły, no ale jako przestroga dla wszystkich, no żeby zwrócić uwagę, bo kurczę, przez własną głupotę można sobie narobić kosztów. To jest jeszcze ciapek, ale no równie dobrze no mogłoby się... blok nigdzie nie pękł. Blok, blok nigdzie nie pękł. No właśnie, najgorsze jakby blok pękł. Największy koszt to by był. No ale niestety. No i tak samo może się stać z opryskiwaczem. Mogłoby pompę rozsadzić, gdzieś by mogła pęknąć. Czy z myjkami ciśnieniowymi w budynkach, które są nieogrzewane. Także wszędzie, gdzie jest zasilane wodą, jako przestroga proponuję, żeby no po prostu zajrzeć. Jeśli jest możliwość to wstawić do ciepłego, a maszyny napędzane wodą czy opryskiwacze, to pospuszczać albo zalać płynem, no i kontrolować to. Pozdrawiam wszystkich, cześć!